Eliza Michalik, program Nie ma żartów. Dobry wieczór Państwu. Pan Tomasz Jastrun, pisarz, jest dziś Państwa i moim gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest Pan znawcą natury ludzkiej, tak domniemywam jako pisarz. To chciałabym, żeby Pan zweryfikował pewną moją teorię, która mi się ukuła dziś, że Polska, my Polacy, wszyscy jesteśmy trochę jak taka żona alkoholika, którą mąż bije, znęca się nad nią. Ona jest wściekła i poprzysięga, że się rozwiedzie, że ucieknie, że coś z tym zrobi, a potem on przynosi kwiatki, nawet się za bardzo nie stara, mówi przepraszam i wszystko wraca do normy. Mówi oczywiście o tym, że my ciągle w kolejnych wyborach wybieramy populistów, demagogów, a nawet gorzej, autokratów, mimo że już rządzili, już nam dali w kość, już pokazali, że brutalnie łamią wszystkie normy i że demokracji z tego nie będzie. Znaczy, można różne metafory tworzyć na temat Polski. Ale mogę powiedzieć tak, znaczy bycie żoną alkoholika to jest, bycie alkoholikiem jest chorobą, ale bycie żoną alkoholika to jest też choroba. Współzależnienie. Tak, ja nie mam żadnych wątpliwości, że Polska jest jakoś chora i że maczała w tym rękę historia. Taki francuski eseista Delimo, kiedyś pisząc o Polsce, napisał bardzo piękne zdanie, że są narody niekochane przez historię, że narody niekochane przez historię są jak dzieci niekochane przez rodziców. Więc Polska jest tutaj takim dzieckiem niekochanym przez historię, która ma w sobie jakiś rodzaj autodestrukcji. Mi się wydaje, że ja nie wiem, żony alkoholika być może też są autodestruktywne, że godzą się być z alkoholikiem. Prawda? Więc w tym sensie to jest trafna metafora, ale kraj, naród to jest skomplikowany bardzo twór. I można powiedzieć, że mam w sobie i męską część, i żeńską. Chociaż ja kiedyś słyszałem takie teorie, to mi są bliskie, że Polska jest kobietą, że narody mają płeć, Polska jest kobietą. Ale jest też ta męska część, czyli ten alkoholik. No w końcu w Polsce jest niebywała skala alkoholizmu. To się troszeczkę teraz poprawia. I też pije się z jakiegoś powodu. No, pije się dlatego, żeby zapić jakiś rodzaj robaka, smutku i tak dalej. Więc na pewno jesteśmy ofiarami historii i dokonujemy czasami bardzo złych wyborów. Ale no, ofiarami historii to chyba ofiarami samych siebie, bo myślę sobie, my tworzymy tę historię. Ale też okoliczności zewnętrzne są ważne. W XIX-XVIII wieku Polska miała niebywale trudną sytuację geopolityczną. Ale też oczywiście popełniała straszne błędy. I zresztą to, co jest oczywiście takie poruszające, to jest ta trwałość wad narodowych. Ja mam wrażenie, że nie do wykorzenienia. Że to jest rzeczywiście szalenie trwałe i to, co się ostatnio dzieje i działo w Polsce, jest też przykładem na to, no, że pewne cechy narodowe są trwałe. Te złe, ale też te dobre, bo w końcu te ostatnie wydarzenia z ostatnich dwóch tygodni pokazują, że też w Polakach jest taki element buntu, niezgody. Jest też to, prawda, że jest ta ciemna strona i jasna. Ja mam takie wielkie marzenie, żebyśmy przerwali ten błędny cykl, że najpierw pozwalamy, żeby było bardzo źle, a dopiero jak już jesteśmy bliscy roztrzaskania się, to potrafimy zrobić taki wielki zryw narodowy. Ja bym strasznie chciała, żebyśmy się zaczęli normalnie rządzić na co dzień, jak racjonalni, mądrzy ludzie, którzy przestrzegają procedur. Ale pan pisze książki. Pan, co prawda, ostatnia pana książka, jaka czytałam, to była o małżeństwie. Bardzo ciekawa historia. Kolonia karna. Kolonia karna, proszę wybaczyć, bo zapomniałam tytułu i nie wiem, czy państwo czytali, ale świetne, bo małżeństwo takie z wieloletnim stażem. I jedna część książki napisana, jak to wygląda oczami kobiety, a druga, jak te same wydarzenia wyglądają oczami mężczyzny. Zupełnie inaczej. To trochę tak teraz mi się kojarzy dopiero po czasie, jak te dwie części Polski. Że każdy ma do opowiedzenia swoją historię i mimo, że te same wydarzenia na przykład Smoleńsk, to narracja o nich się nie pokrywa zupełnie. Tak, to rzeczywiście to jest trafne. Ta książka jest jakby o dwóch światach, męskim i żeńskim, i jak małżeństwo widzi to zupełnie inaczej. No tak jest w ogóle w związkach. Z tym, że ja tam w tej książce zgromadziłem wszystkie możliwe nieszczęścia małżeńskie. Jest taka pieśń Księga Hioba, małżeńska. Ale mamy rzeczywiście taką sytuację, że w Polsce są jakby dwa narody. Dwie grupy ludzi, dwa plemiona o zupełnie innym postrzeganiu świata. Jest jeszcze oczywiście też duży środek, tacy ludzie wycofani, obojętni, prawda? Ale już to nie jest jakby nic nowego, tak w Polsce jest może od 100 lat. Maria Dąbrowska i Melchior Wańkowicz, dwóch znanych polskich pisarzy, pisało o Polsce przedwojennej właśnie. Maria Dąbrowska napisała, że w Polsce są dwa narody.
ten bardziej liberalny, otwarty i ten bardziej zamknięty. W Polsce to było przed wojną szalenie wyraźne, była ta endecja prawicowo-narodowa. I socjaliści, centrowi liberałowie, no Piłsudski ze wszystkimi swoimi wadami, ale to był szalenie antyendecki. Ten podział na te dwa narody był szalenie wyraźny. Melchior Wańkowicz właśnie pisał, jak poszedł na cmentarz, na grób Narutowicza, prezydenta zamordowanego przecież przez endeków właściwie. I zobaczył na jego grobie niewiele kwiatów, po czym poszedł na grób Niewiadomskiego, malarza, artysty, który zamordował pierwszego prezydenta RP. I tam było masę kwiatów. I on właśnie też pisał o tych dwóch narodach, które są w Polsce zupełnie jakby nieprzystających do siebie. Ja, w jakim sensie to tak ciągle jest? Bo nienawiść to jest taka namiętność, a ja mam wrażenie, że my nie lubimy spokoju, my kochamy namiętności. To jest namiętność, ale też to jest inna chemia mózgu, tak jak ja to nazywam. No jednak myślimy różnie i to jest nie tylko w Polsce. Popatrzmy, co się stało w Stanach Zjednoczonych, co było we Francji. Jednak gdzieś ludzie się dzielą, taki oczywiście sposób uproszczony bardzo. Ja mówię o tym, że jest ten podział na tych ludzi o bardziej liberalnych, otwartych, skierowanych na przyszłość o tym myśleniu i tacy bardziej zakonserwowani, zwróceni na przeszłość i na takie myślenie usztywnione. Są jakby bardziej gęcy i usztywnieni, można powiedzieć, ludzie. To są taki, oczywiście jest masę pośrednich też w przypadku. A jak wyjść z usztywnienia? Ma pan jakieś rady takie swoje życiowe? Co zrobić, żeby się odsztywnić, jak już się człowiek usztywnił? No czasami życie tutaj przynosi rozwiązania, ale to jest trudno, dlatego że nasz charakter to są geny, jak się okazuje, ważniejsze niż żeśmy do niedawna myśleli. Czyli dziedziczymy coś, taką naszą konstrukcję psychiczną plus wychowanie, które jest ważne, ale okazuje się, że nie zawsze decydujące. Czyli jesteśmy melanżem różnych czynników i na pewno można wiele ze sobą zrobić, ćwicząc jakby mózg. To jest terapia, to jest praca nad sobą. Jest bardzo wiele do zmienienia, tylko muszą być odpowiednie warunki. Można powiedzieć, że w odpowiednich warunkach naród może być dobry i sympatyczny, tak jak są na przykład narody skandynawskie, ale też może być upiorny, jak były Niemcy w latach 30. czy Włochy. Bardzo dużo zależy od okoliczności. Ja się martwię teraz, że w Polsce są takie okoliczności, że wychodzi z nas to, co najgorsze. To znaczy ja rzeczywiście mam takie poczucie, że ta opcja, której ja nie uznaję, czyli ta prawicowo-narodowa, uwalnia wszystkie właściwie możliwe demony, jakie w Polsce były w przeszłości i są, które żyją właściwie z przeszłości ciągle w nas, że to jakoś, co się dzieje, to jest po prostu złe, to jest takie czyste zło. Ja kiedy słucham tych programów publicznej telewizji, mam takie rzeczywiście poczucie, że jestem w stanie wojennym, to jest taki mniej więcej typ propagandy, i że tam są źli ludzie, którzy uczą zła swoich widzów. I tutaj postawię kropkę, choć nie jest to optymistyczna kropka, ale może po przerwie króciutkiej to naprawimy. Jesteśmy z Państwem. Przypominam, że pan Tomasz Jastrun jest gościem Nie ma żartów. Ja jak tak sobie oglądałam, dlatego się cieszę, że teraz jest ciut lepiej, bo mogę psychicznie odetchnąć, bo jak sobie oglądałam w telewizji, Państwo też pewnie oglądali te nocne obrady, gdzie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, gdzie pan były prokurator Piotrowicz tak szalał, łamał wszelkie przepisy konstytucji, regulaminu Sejmu i tak dalej, to bałam się, że wyjdę z siebie i nie wrócę. Że wyjdę z siebie, ale nigdy już nie wrócę do tego, kim byłam wcześniej, że stanę się i nawet tego nie zauważę taką osobą, jak oni wszyscy, jak Piotrowicz, jak Kaczyński. Bardzo bym tego nie chciała i się boję. I teraz czuję, że już mi to nie grozi. A wyjdę z siebie i nie wrócę, to aluzja nieprzypadkowa. Wyszedł z siebie i nie wrócił, to jest tytuł mojej ostatniej książki, powieści. Bohaterem jest malarz, trochę młodszy ode mnie.
ale ona, strasznie mi zależało na tym, żeby cała ta polska rzeczywistość współczesna była w tym, żeby ten człowiek był jakoś do mnie podobny, miał podobne emocje, przejmował się, tak jak ja się potwornie przejmuję całą Też się pan przejmuje. No, ja się z tym budzę i z tym zasypiam, powiem szczerze. No, pani, no, całe moje życie to właściwie związanie z opozycją przez 15-16 lat, no to właściwie była walka o tą wolną Polskę. Więc teraz, kiedy mi ją zabierają, no to ja cały jestem zrobiony z oburzenia, z lęku, z niepokoju i z takiej chęci walki dalej, prawda? Więc ta książka też jest trochę o tym, no, o tych naszych emocjach, plus mój bohater wspomina dawne czasy, też te opozycyjne, bo ja mam wrażenie, że myśmy przez to całe obrzydlistwo, które się wylewa od jakiegoś czasu, myśmy właściwie zniszczyli mit Solidarności. Bardzo piękne, prawda? I to, co było w czasie Solidarności, w tych latach oporu, stanu wojennego. Akurat ja wtedy Polskę bardzo kochałem. Rzeczywiście mam takie wrażenie, że Polacy... W czasach stanu wojennego? Tak, Polacy się bardzo sprawdzili. To znaczy, bo oczywiście ta opresja, którą myśmy kojarzyli z Imperium Sowieckim, prawda? Ale miliony ludzi się świetnie wtedy zachowało. Można powiedzieć, że te najlepsze polskie cechy wtedy ujawniły się. No i też powstał pewien mit, prawda, tego oporu, mit Solidarności. To, że nam się udało to zniszczyć, to rzeczywiście świadczy o niebywałej skali autodestrukcji, że potrafimy wszystko zapaskudzić sobie. Ale rozmawialiśmy jeszcze, zdradzę państwu przed wejściem do programu, o paranoi politycznej, ale ja się teraz w trakcie rozmowy z panem zaczęłam zastanawiać, czy my jesteśmy, przynajmniej część z nas, bo nie chcę też generalizować, zresztą widzowie mi to wypominają, jak generalizuję i mówią, żebym tego nie robiła, czy część z nas jest paranoikami politycznymi, czy my po prostu jesteśmy paranoikami i po prostu życiowo, i polityka jest jedną z dziedzin, w których ta nasza paranoja czasami też bywa na tle religijnym i innym się przejawia. Znaczy, na pewno jest dużo neurastenii w Polsce. Nie Musi wiem, pan czy to wytłumaczyć jest paranoja. To trudne słowo. No to będzie trudno. Będzie trudno to zdefiniować. Natomiast paranoja to jest dużo więcej. Można powiedzieć, że paranoja to jest taka neurastenia do potęgi. Znaczy, mamy problemy ze sobą po prostu bardzo poważne. To żeśmy już mówili, tak, że mamy pewne usprawiedliwienie. Coś do przepracowania. Od historii, tak. Ale musimy być też ostrożni z tym obarczaniem Polski tym, co właściwie jest powszechne. Znaczy, jak się popatrzy na różne kraje, to nie jesteśmy tacy wyjątkowi, co nam się właśnie wydaje, bo to poczucie wyjątkowości to jest też bardzo polskie, prawda? To stworzył nasz romantyzm, też taka obrona przed opresją, takie poczucie, że Polska jest Chrystusem narodów, prawda? Jak, a nie jest. Jak pisali Roma. No właśnie nie jest. Jeszcze do tego Chrystus nie jest Polakiem, co się niektórym wydaje. Ma złe pochodzenie. I chyba nawet podobnie był jak jego matka. Ciemnoskóry, prawda? No nie, no chyba nie. Ja ale jestem, taki biały do końca ja to jestem nie był. Ateistą, ale w Chrystusa wierzę jako w postać historyczną. Był śniady, na pewno miał czarne włosy. Nawet może miał trochę garbaty nos. Myślę sobie o tym. Straszne zwykle rzeczy mówię ja teraz. Widziałam w internecie zrobione przez naukowców, może też pan widział, takie zdjęcie prawdziwego Jezusa, nie tego z tych polskich obrazków, czyli blondyna, te blond włosy i jasna cera i niebieskie oczy, ten germański Jezus, tylko ten prawdziwy Jezus, właśnie smagła cera, broda, no wyglądał wypisz, wymaluj jak uchodźca, a dla niektórych to już znaczy terrorysta i zastanawiam się, co by ludzie zrobili, gdyby te obrazki upowszechniać w tej chwili, takie prawdziwsze. No w każdym razie w Polsce religia była używana do celów narodowych w dobrej sprawie i to, że mamy teraz taki problem z Kościołem, który jest na pewno zbyt konserwatywny i nie zawsze sympatyczny. To tak eufemistycznie pan mówi, no zbyt ja konserwatywny. Próbuję być delikatnym tutaj. To jest to też trochę wina historii, tego, że to, co służy w niewoli, dobrej sprawie, w sposób dobry, w okresie wolności często zaczyna być wadą i dramatem. To tak jest, mi się wydaje, w wielu sprawach. No ja mam poczucie, że Kościół nie stanął na wysokości zadania, że wydał oświadczenie, że popiera weta prezydenckie, ale dopiero wtedy, kiedy prezydent zawetował tak niekonstytucyjne zmiany ustrojowe. No niestety mam wrażenie, że stchórzył polski Kościół jako instytucję. No tak, ale jednak ten gest wykonał ostatnio. Znaczy, może powiedzieć, że lepiej coś niż nic. Może dobry początek. Jako, że ja się tak wiele nie spodziewam po tej konserwie polskiego episkopatu, bo problemem jest taka dosyć kiepska jakość intelektualna
biskupów. No ja też mówię cały czas delikatnie i takie rzeczywiście myślenie konserwatywne. No i mamy na pewno wielu fajnych księży, chociaż też nie tak wielu, jakbyśmy pewnie chcieli. Jest jakaś selekcja tutaj niekoniecznie pozytywna z różnych też jakichś powodów, które pewnie można by znaleźć, ale i tak uważam, że Kościół się bardzo zmienił na lepsze. Tylko ten światowy, prawda? Że tutaj jednak też jest duży postęp, że nie można może za wiele wymagać. Ale polskie jest jakieś takie zacofane, dlatego że na przykład jeśli chodzi o konwencję antyprzemocową, to nie wiem, czy pan wie, że polski Kościół katolicki jako jedyny, to jest z raportu Amnesty International, nie poparł tej konwencji. Wszystkie inne kościoły katolickie w Europie popierały konwencję antyprzemocową. Polski był jedyny, który uważał, że trzeba bić kobiety, bo tak to odebrałam stanowisko kościoła, więc no różnimy się na niekorzyść jednak. No tak, tak, ale ja próbuję skupiać się nie na wadach, nie na dziurach, tylko na tym, co jest bardziej pozytywne i to oświadczenie prymasa, tak? Tak. Ono jednak daje pewne nadzieje, że Kościół się zorientował, głowa Kościoła zorientowała się, że to, co się dzieje w Polsce, jest przerażające, bo to jest w końcu jakaś forma wojny domowej, prawda? A to taki ciekawe, co pan mówi, wojny domowej, tak pan to nie, postrzega? Nie, no ja nie mam żadnych wątpliwości. Trwa? To jest zimna wojna domowa, która w innych okolicznościach mogłaby się zmienić w gorącą. W końcu w Polsce były też wojny domowe. Czyli mogłaby się polać krew. Mogłoby nawet do tego dojść i wydarzenia właściwie zmierzały w tą stronę, tak mi się wydaje. W ogóle to, że do tej pory nie ma ofiar śmiertelnych, tej wzajemnej nienawiści, to jest jakiś cud? Prawie nie ma, bo tam były jakieś historie. Ale to jest też ciekawe, Bartosz Węglarczyk napisał na Facebooku, dyrektor programowy Onetu, że portal Onet zaproponował politykom taki okrągły stół w sprawie sądów, co wydaje się sensownym pomysłem, żeby wszyscy usiedli z prawnikami, też pogadali o tym, jak te nasze sądy w końcu nas wszystkich mają wyglądać. I przygnębiające jest to właśnie, co on napisał, że nie szło się dogadać i to nie chodziło tylko o stronę pisowską, ale każdą stronę. Znaczy wszyscy wstępnie powiedzieli, że tak, po czym się okazało, że ten nie usiądzie z tamtym, ten nie rozmawia z tym, ten nie poda ręki temu i w sumie nie sposób było skompletować składu. Ja sobie pomyślałam, jak to robią ludzie na świecie, że się jednak dogadują. Znaczy w Polsce nie ma tradycji dialogu i nie ma tradycji kompromisu. To rzeczywiście, jak się ogląda te programy telewizyjne, teraz jesteśmy sami ze sobą, mamy podobne poglądy, więc jest pełna harmonia, można powiedzieć. Ale jak się ogląda te różne programy, zresztą robione pod tym kątem, żeby był konflikt, żeby gladiatorzy, herlawi często walczyli ze sobą, to szczególnie program Kawa na ławę, to jest po prostu dla mnie taki spektakl niesamowity. Rzadko oglądam, bo mnie to jednak denerwuje. Że jakby, no, nie są tak inne światy, tak jakby przybysze z różnych planet, prawda? Nie mają wspólnego języka. Nie ja to ma w mówię ogóle, monologii równoległe. W ogóle nie ma, w tym wszystkim nie ma prawdy. To znaczy coś, co nazywamy prawdą, nie istnieje w tym. Tylko kto jest jakby silniejszy, kto ma silniejsze argumenty. Więc wracając do tej wojny domowej, to w Polsce jest materiał na prawdziwą wojnę domową, która nie wybuchnie z wielu powodów, mam nadzieję. Ale w innych okolicznościach byłoby to, mi się wydaje, możliwe. Znaczy są wszystkie przesłanki takie psychologiczne na taki konflikt, który byłby konfliktem morderczym po prostu. To jest na to materiał. Tak mi się wydaje. Mam dużą pokusę, żeby zapytać pana o tą wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, o tych zdradzieckich mordach i kanaliach, które wykończyły i zamordowały mu brata. Pan widział to na żywo? Ja to w nocy widziałam. Ja to widziałam na żywo, to był przywilej, że mogłem to na żywo oglądać, bo to jednak co innego, jak się na żywo takie rzeczy tak ogląda, bardziej się w tym uczestniczy. I miałam takie poczucie, że się dzieje coś ważnego, to znaczy, że spada maska. I coś bardzo takiego autentycznego i przejmującego. I widać prawdziwego człowieka w tym. Taki właściwie... I co pan zobaczył? Mięsny to kłębek był? Ludzki. To jest proste jak na tacy wytłumaczenie tego, co się dzieje. Bo jednak rola człowieka w historii jednostki jest wielka. Gdyby nie Jarosław Kaczyński, Polska by tak nie wyglądała, tak jak teraz. On jednak jest bardzo silną osobowością. No ja to nie powiem nic oryginalnego, bo wszyscy to mówią, że to jest klucz jakby do tej jego paranoi politycznej, że się mści za śmierć brata. Gdzieś w tle to się dopowiada i tam się da, że jest słuszne, że on ma wyrzuty sumienia z powodu śmierci brata, że on go jakby, że miał w tym jakiś udział.
No i im bardziej jest to tłumione, tym większa agresja, nienawiść i wściekłość i chęć zemsty. Nie porównując oczywiście Kaczyńskiego do Hitlera, bo to absolutnie nie, ale Hitler się w końcu też mścił, podobnie jak Stalin, podobnie jak Hussein. Oni się wszyscy mścili za to, że byli bici w dzieciństwie. To jest ta teza Alice Miller, słynnej psycholożki. Bunt ona przeanalizowała biografię wszystkich wielkich tyranów. Wszyscy byli maltretowani w dzieciństwie. Jakby potem mścili się na całym narodzie czy na świecie, jak Hitler, za to upokorzenie. Tu jest trochę inna sytuacja. Kaczyński miał chyba niezłe dzieciństwo. Tym bardziej jest dziwne, że się tak zachowuje, ale geny są też ważne. Ale ta śmierć brata była dla niego traumą. Bardzo był związany, tak jak to się z bliźniakami zdarza. No i teraz się za to mści. To jest ewidentne. Słyszał pan tezę pana Jerzego Targalskiego, związanego z prawicą, że to ci bezpieczniacy i esbecja, z którymi walczy PiS, porządzili portret psychologiczny prezydenta Andrzeja Dudy i nakręcili ucho prezesa i właśnie w tym uchu prezesa tak upokorzyli Dudę na podstawie tego portretu psychologicznego, tworząc taką postać, gdzie on stoi pod tym gabinetem prezesa, nie jest wpuszczany, że wszystko to doprowadziło do tego weta i do buntu Andrzeja Dudy. Po prostu bezpieczniackie rozpracowanie osobowości Dudy i teraz Duda jest na pasku byłej bezpieki. No zawsze spiskowe myślenie się cieszy popularnością w pewnego typu umysłach, ale tu już po czasie jesteśmy mądrzy, to znaczy można powiedzieć, że musiało się tak stać. Musiało? Tak mi się wydaje. Ja nie wiedziałam do ostatniej chwili. No ja też nie, ja dawałem 5%, że się prezydent zbuntuje, czyli niewiele. Dużych pieniędzy bym na to nie postawił, ale teraz widzę, że to było dosyć oczywiste, że człowiek jest w stanie znieść wszystko, nawet czyjąś nienawiść, ale nie lekceważenie. Znaczy lekceważenie to jest coś, czego nie jest w stanie właściwie nikt znieść, a szczególnie ktoś, kto stoi tak wysoko i ma właściwie bezpieczną sytuację. Czym ryzykuje prezydent Duda? Właściwie głównie ryzykuje tym, że przejdzie do historii, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jako człowiek z krwi i kości, a nie manekin. Więc właściwie jak mu się zachować inaczej? Natomiast oczywiście jest jego jakaś, czy była, niezwykła zależność od prezesa, który go stworzył, prawda? No więc to, że on był wdzięczny, to nawet może dobrze o nim świadczy. Natomiast jest pewien próg, którego nie można przekraczać. To jest próg przyzwoitości. No i też to jest dramat narodowy, który się dzieje. Tu on ma pewne obowiązki. To, co mnie osobiście zdumiało, to ja mam wrażenie, jakbym miała do czynienia z nowym prezydentem i ministrami jego kancelarii, jakby on po 2 latach kadencji odkrył, że to w sumie on ma władzę nad PiS-em, a nie PiS nad nim. Ale jeszcze poczekajmy, żeby nie zapeszyć. Nie chwalmy. Jeszcze, żeby nie zapeszyć, bo wygląda to bardzo obiecująco, w tym sensie, że ten walec pisowski jednak zaczął pękać, a wyglądało to rzeczywiście przerażająco. Ale to się potwierdza, ja taki mam aforyzm, który czasami mówię, że jedno jest pewne co do przyszłości, że będzie inaczej niż myślimy, że będzie. I to też tak będzie, że nas jeszcze rzeczywistość zaskoczy, co niesie, jak widać, pewne nadzieje. Tak, proszę Państwa, będzie zawsze inaczej niż myślimy i dla wielu ludzi to jest przerażające, a dla mnie osobiście ekscytujące, bo spodziewam się samych dobrych rzeczy. Tomasz Jastrun był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo dobranoc za rozmowę i dziękuję Państwu. Dobranoc, do jutra.